Spotykamy się dzisiaj, by uczcić pamięć Zofii Kossak-Rzadkowskiej, Polki, katoliczki, mulier fortis, kobiety mężnej. Pisarka zmarła 10 kwietnia 1968 roku w Bielsku Białej. W tym roku za parę dni, dokładnie w niedzielę wielkanocną, przypadnie 55. rocznica jej śmierci. Dzisiaj, w Wielką Środę, dzień przed rozpoczęciem się Tryduum Paschalnego, warto w szczególności podkreślić, a wręcz to powinno dzisiaj wybrzmieć, że Kossak swą postawą życiową reprezentowała ducha chrześcijańskiej miłości. W jednym ze swych dzieł pod tytułem Zotchłani pisała: zło jako takie nie istnieje, nie jest pierwiastkiem, nie posiada substancji, zło jest tylko brakiem dobra. Gdzie nie ma dobra, dzieje się zło. Zło przyrównać można do złośliwej przysłowiowej dziury w moście, która może spowodować niejeden lokalny, dotkliwy wypadek. Jest wszakże tylko lokalnym brakiem nawierzchni. Zło to brak dobra, dobro to Bóg. Zatem zło jest tam, gdzie Boga nie ma. W czasie przebywania na ziemi cieszyńskiej była przepojona ideą ekumenizmu, wprowadziła nowy styl współżycia między katolikami a ewangelikami. Zofia Kossak to jest wybitna pisarka, kandydatka do Nobla, autorka wielu bestsellerów. Zasłynęła też tym, że ratowała Żydów w czasie wojny, działała w konspiracji. Jej biografia jest ogromnie bogata, a zaszczytem dla Śląska Cieszyńskiego jest to, że nie tylko mieszkała tutaj przed wojną, powróciła po wojnie, ale także jest tutaj jej grób. Uważała to miejsce za bardzo szczególne, bardzo ważne w jej życiu, więc mówiła doczekać tej ostatecznej przeprowadzki na górecki cmentarz. A dzisiaj jest rocznica jej śmierci, 55., a także prezentacja filmu, który powstał na temat Zofii Kossak, tej osoby wybitnej, szczególnej, filmu Adama Kraśnickiego. I w tym filmie opowiadamy o Zofii. Także zostanie taki bardzo ważny ślad. Film jest dostępny już w tej chwili na VOD, więc można go zobaczyć w każdej chwili. Na dużym ekranie można zobaczyć, tak jak dzisiaj, prezentowany w bardzo szczególny sposób. Widzieliśmy go także w kinie w Katowicach. A jest to film, który pokazuje nowe dokumenty, pokazuje nowe spojrzenie na Zofię Kossak w oparciu o źródła, które pojawiły się zupełnie niedawno. Prace nad nim trwały właściwie, można powiedzieć, lata, ponieważ ta koncepcja zrodziła się już przed pandemią. Pandemia te prace przerwała, potem uniemożliwiła wojna w Ukrainie, zrobienie zdjęć na terenie Ukrainy, gdzie Zofia Kossak przecież była i stamtąd musiała uciekać przed rewolucją bolszewicką, ale ten film pokazuje, no myślę, Zofię Kossak najpełniej od czasu, kiedy o niej mówimy, a w moim wypadku to już jest prawie 30 lat. Dzisiaj wraca się do Pożogi, ponieważ ta wojna powoduje, że chcemy o tych terenach czegoś więcej się dowiedzieć, więc proponuję, żeby sięgnąć do tej książki. Koneserom polecam Krzyżowców, to jest najwybitniejsza jej powieść, a tym, którzy chcą zobaczyć nasz Śląsk Cieszyński, może Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata. Wprawdzie baśń, ale pokazująca tak bardzo ciepło i pięknie, także i dorosłym, i naszą ziemię, i ten odwieczny motyw walki dobra ze złem. Przebywanie na ziemi cieszyńskiej była przepojona ideą ekumenizmu, wprowadziła nowy styl współżycia między katolikami a ewangelikami. Doktor Joanna Jurgała-Jureczka w wywiadzie dla portalu powiatu cieszyńskiego z dnia 19 lipca 2020 roku o Zofii Kossak-Rzadkowskiej opowiadała tak. Kiedy Zofia przyjechała na Śląsk Cieszyński i nagle zobaczyła góry, zachwyciła się nimi. Bardzo pokochała to miejsce. Mówiła o nas, że jesteśmy tak cudowni, że kiedy zwiesza się nam gałąź z jabłoni z dojrzałymi owocami przez płot, sąsiedzi nie obrywają tych owoców. Ceniła naszą gwarę, zachwycała się strojami ludowymi, naszą przeszłością, krajobrazami. Stautinger pisał o niej, że zapala się jak lampka, kiedy opowiada o nas. Na marginesie dodam, że miała w sobie światło. Miała coś, co fascynowało innych, charyzmę. Podczas okupacji mówiono, że jest natchnieniem polskiego podziemia. Byli nią zafascynowani tak tuzinkowi ludzie jak Władysław Bartoszewski czy Jan Karski. Wróćmy jednak do Górek. Tutaj pisało się jej najlepiej. Zadebiutowała, wręcz błysnęła Pożogą, wspomnieniami z Wołynia. A potem kolejne książki powstawały w Górkach. Możemy się szczycić tym, że w zakończeniu, kiedy pada ostatnie zdanie, widnieje adnotacja: Górki wielkie i rok powstania utworu.